Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego
przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, ty, co burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i ocal samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: innych wybawia, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli. Także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani, a gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: napełniwszy gąbkę octę, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Zasłona przybytku rozdarła się na dworze.